Fala spekulacji o rezygnacji papieża Pogłoski podsyca jego podróż Fala spekulacji o rezygnacji papieża Franciszka Sobotnia, skądinąd standardowa zapowiedź sierpniowej wizyty papieża Franciszka w Lakuili, podgrzała atmosferę i wywołała falę spekulacji o rzekomej abdykacji głowy kościoła katolickiego. Dlaczego? Jest kilka powodów. O plotkach włoskich i katolickich mediów pisze w agencji prasowej Association Prez Nicole Winfield. Jak zauważa, papież Franciszek podsycił pogłoski o przyszłości swojego pontyfikatu, ogłaszając, że odwiedzi w sierpniu włoskie miasto Lakuila, leżące na północny wschód od Rzymu. Miasto kojarzone jest z żyjącym w XIII wieku papieżem Celestynem V, jednym z niewielu papieży, którzy zdecydowali się na rezygnację z urzędu. W lutym 2013 roku zrobił to też Benedykt XVI, poprzednik Franciszka. Sam Franciszek zresztą wielokrotnie okazywał zrozumienie dla takiej decyzji. Informacja o wizycie papieża Welaku ili sprawiła, że wróciła przetaczająca się co jakiś czas dyskusja o możliwej rezygnacji Jorge Bergoglio. Abdykacja papieża Franciszka skąd spekulacje pogłoski nabrały rozmachu jak zauważa agencja AP gdy w ubiegłym tygodniu papież ogłosił konsystorz, czyli zebranie kolegium kardynałów, na 27 sierpnia. Ma zostać wtedy oficjalnie powołanych 21 nowych kardynałów, z których 16 ma mniej niż 80 lat i jest uprawnionych do głosowania na konklawę w celu wybrania następcy Franciszka. Kiedy zostaną oni dodani do szeregów książąt kościoła, Franciszek umieści w kolegium kardynałów 83 ze 132 kardynałów w wieku głosowania. Chociaż nie ma gwarancji, w jaki sposób kardynałowi mogą głosować, szanse, że w następcę, który podziela priorytety duszpasterskie Franciszka, stają się coraz większe, pisze Nicole Winfield. Zaznacza też, że koniec sierpnia to nietypowa data, jest to bowiem we Włoszech czas urlopowy. Zwołanie większego konsystorza pod koniec sierpnia w celu powołania nowych kardynałów, zgromadzenie duchownych na dwudniowe rozmowy na temat wdrażania reformy kurii rzymskiej i odbycie symbolicznie znaczącej wizyty duszpasterskiej sugerują, że Franciszek mógł mieć na myśli nietypowe sprawy, czytamy. Jednocześnie na tapecie wciąż są kwestie zdrowotne 85-letniego Franciszka. Problemy z kolanem sprawiły, że papież w ostatnim czasie porusza się na wózku inwalidzkim. Papież Franciszek zrezygnuje? Planów nie odwołał, spekulacje dotyczące przyszłości papieża przetaczają się w cieniu oficjalnie zaplanowanych i ogłoszonych, jak to określa AP, dużych projektów, oprócz nadchodzących w tym roku podróży do Konga, Sudanu Południowego. Kanady i Kazachstanu w 2023 rok Franciszek zaplanował ważne spotkanie biskupów świata, aby omówić postępującą decentralizację Kościoła katolickiego, a także dalsze wdrażanie swoich reform. Kardynał Hondurasu Oscar Rodriguez Maradiaga, jeden z najbliższych doradców papieża, powiedział hiszpańskojęzycznym mediom, że rozmowy o rezygnacji papieża lub końcu pontyfikatu Franciszka są bezpodstawne. Nazwał je iluzjami optycznymi. Z kolei Christopher Bellitto, historyk kościoła z amerykańskiego Kean University w Union, zauważył, że większość watykanistów spodziewa się, że Franciszek w końcu zrezygnuje, ale nie przed śmiercią Benedykta. 95-letni emerytowany papież jest fizycznie słaby, ale zachowuje bystrość umysłu i od czasu do czasu przyjmuje gości w swoim domu. Nie będzie chciał, żeby było dwóch byłych papieży, stwierdził Bellitto, cytowany przez agencję AP. Wymowny gest czy przypadek? Historyk odniósł się też do planowanej wizyty Franciszka w La Zasugerował, żeby nie czytać w niej zbyt wiele, zauważając, że gest Benedykta w 2009 roku został pominięty przez większość komentatorów. Papież Benedykt XVI pielgrzymował bowiem do Elaku Ili w 2009 roku, gdzie modlił się przy grobie papieża Celestyna V. Wówczas wizyta ta miała związek z tragicznym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło okolice. Dopiero po czterech latach, gdy ogłoszona została rezygnacja Ratzingera, ta pielgrzymka ówczesnego papieża nabrała szczególnego znaczenia.